Top 10 seksbomb na ekranach. Utalentowane, z sukcesami, a co najważniejsze, powodujące, że uwaga każdego widza jest skupiona niepodzielnie właśnie na nich. Dziś przedstawiamy Top 10 seksbomb, jakie przez lata mogliśmy podziwiać na ekranach. Numer 10. Blake Lively. Ta aktorka zabłysła dzięki roli pewnej plotkary. Na szczęście coraz liczniejsze jest grono fanów, dla których Blake nie równa się Serena van der Woodsen. Jednak to nie dziwi, piękna Lively kokietuje nas na ekranach, świetnie korzystając ze swojej urody i co ważniejsze, talentu. Zakochaliśmy się w niej w wieku Adeline, a nieco obawialiśmy się jej postaci w zwyczajnej przysłudze. Jedno jest pewne, aktorka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Numer 9. Sophia Loren. Oczywiście o kultowych seksbombach w tym zestawieniu nie zapomnimy, choć będą się one również przeplatać z nowymi twarzami. Sophia pokazała, że nie trzeba być Amerykanką, aby móc zasłużyć na miano seksbomby. Zresztą pomimo tylu lat, seksapil aktorki nie zniknął, jedynie trochę się zmienił. A Loren wciąż magnetyzuje na ekranach po kilkuletniej przerwie. Numer 8. Brigitte Bardot. Nie odchodzimy jeszcze od Europy, choć kierujemy się trochę na północ, z Włoch do Francji. Właśnie tam narodziła się Brigitte Bardot, której niesamowite spojrzenie wciąż próbują odwzorować nastolatki z całego świata. I choć sama aktorka już wiele lat temu przeszła na emeryturę i wzbudza teraz sensacje z innych powodów, my ją na zawsze zapamiętamy jako Juliette Hardy w E-book Stworzył kobietę. Numer 7. Margot Robbie. Wróćmy na razie do młodszych nazwisk w naszym zestawieniu. W końcu, mówiąc o współczesnych seksbombach, nie moglibyśmy nie wspomnieć o Margot. Aktorka szybko nas zachwyciła rolą Naomi w Wilku z Wall Street. I choć stara się teraz dobierać role nie polegające wyłącznie na ukazywaniu swojego seksapilu, nie oznacza to, że się ich boi. Dlatego też jesteśmy ciekawi jej roli w filmie Barbie, chyba najbardziej znanej seksbombie świata. Numer 6. Pamela Anderson. W latach 90. nikt nie pomyślałby o innym nazwisku niż Anderson, gdy o seksbombach mowa. Choć jej urok był trochę inny niż poprzedzających ją pań w tym zestawieniu, bardziej ostry, sugestywny, trochę wręcz wulgarny. Taka właśnie była i jest Pamela, zarówno w swoich rolach, jak i medialnej personie. W młodości nazywana była nawet współczesną Marilyn Monroe. Numer 5. Scarlett Johansson. A skoro już o Monroe mowa, warto wspomnieć o następnej aktorce, która często była do niej porównywana. Johansson przez wiele lat wygrywała konkursy na najseksowniejszą z kobiet. A jako że jej urodzie towarzyszy również talent, wielu reżyserów korzystało z tej ciekawej kombinacji. Tak jak na przykład Woody Allen, dla którego przez jakiś czas była muzą. Numer 4. Grace Kelly. O pięknej, eleganckiej aktorce narosło już wiele legend, wyprzedzających jej karierę aktorską. W końcu była tą Grace Kelly, artystką, która została księżną, a swoją decyzją załamała samego Alfreda Hitchcocka. Czy istnieje inna kobieta, która zdobyła serce samego księcia, jednocześnie łamiąc inne, najsłynniejszemu reżyserowi? Takiej seksbomby już na tym świecie nie będzie. Numer 3. Angelina Jolie. Choć aktorka rzadko korzystała ze swojej niesamowitej urody, gdy chodzi o role filmowe, skupiając się raczej na występach w produkcjach wymagających pracy aktorskiej, czy nawet bardziej fizycznej, to właśnie ona na przełomie wieków wyznaczyła to, kim jest prawdziwa seksbomba. Wielkie oczy i usta Angeliny, ciemne, gęste włosy i pewne towarzyszące jej poczucie niebezpieczeństwa. To istnie bombowe połączenie. Próbowało ją naśladować wiele aktorek, ale cytując klasyka, królowa jest tylko jedna. Numer 2. Elizabeth Taylor. Przez wiele lat walka o zostanie najsłynniejszą seksbombą odbywała się pomiędzy Elizabeth Taylor a panią, którą umieściliśmy na pierwszym miejscu. Aktorka znana z filmu Kto się boi Virginia Woolf była dobrą rywalką, czarując nie tylko swoją grą, ale także pięknymi, fiołkowymi oczami. Taylor to prawdziwy kultowy symbol, jak powinna wyglądać wzorcowa seksbomba. Numer 1. Marilyn Monroe. Jednak z całą sympatią dla Taylor to właśnie Monroe została najsłynniejszą seksbombą na świecie. Czerwone usta, zalotne spojrzenie, pukle blond włosów.
Taki właśnie obraz staje nam przed oczami, gdy myślimy o seksbombie. I mimo, że Monroe robiła wszystko, by ludzie zobaczyli w niej o wiele więcej, przede wszystkim inteligentną, wrażliwą kobietę, a co ważniejsze, świetną aktorkę, to ona stała się ponadczasowym symbolem seksu i magnetyzmu na całym świecie.